jest sobota, jest godzina 9 rano. Jezu, nawet nie wiedziałam, że tak ciężko będzie nagrywać vloga. Lustrzanko jest strasznie ciężka do trzymania w ręku. Dzisiaj postaram się nagrać vloga. Obiecałam, że się pojawią vlogi, więc może się uda. Nie wiem, na ile to będzie dzisiaj vlog, a na ile takie wydłużone Get Ready With Me, bo idziemy na wesele. No i wiadomo, nie będę brała kamery na wesele, więc cały dzień to nie będzie. Może coś nagram, jak wrócę, o ile będę o tym pamiętać, że nagrywam tego vloga. Na razie idę do fryzjera doczepić swoje włosy. No i tyle. Wrócę po fryzjerze. Ta-dam! Włosy gotowe. Strasznie bawi mnie efekt, jak mam takie strojnie ułożone włosy, wszystko jest tutaj podopinane, porobione, a ja jestem w jakichś domowych rzeczach, bez make-upu i wygląda to dla mnie strasznie śmiesznie. Jak wyszłam od tego fryzjera i się zobaczyłam w witrynie, to mówię, okej, muszę coś z tym zrobić w miarę szybko. Na szczęście udało nam się w miarę szybko dojechać, a to było małe poświęcenie z mojej strony. Miałam iść do fryzjera tutaj u mnie na osiedlu i to by ułatwiło znacznie sprawę, ponieważ po prostu bym nie jechała do moich rodziców wczoraj, tylko bym wstała rano, wyspałabym się na pewno więcej. A tak to musiałam wstać o 8. Wzięłam kąpiel, no bo jak już mam włosy zrobione, no to już nic nie zrobię, ani pod prysznic nie pójdę, bo to są doczepiane po części włosy. Część jest moich, część jest doczepionych. Pokażę Wam efekt, jak już będzie wszystko gotowe, makijaż i sukienka. Sukienka będzie trochę kontrowersyjna jak na ślub, ale trudno. No i uznałam, że pójdę tam, gdzie miałam już nieraz doczepiane włosy, do tej samej fryzjerki, która wiem, że mi dobrze zrobi, nic się nie odczepi, zrobi to tak, że nie będzie widać, że są doczepiane. No i będę się dobrze bawić, a nie zastanawiać się, czy mi odpada już ten włos, czy nie, czy się zsuwa, czy nie. Bo jeżeli ktoś tego nie umie robić i nie pracuje na co dzień z takimi włosami, to może naprawdę spaprać trochę sprawę. Więc pojechałam na godzinę 9:30 do fryzjera. No i niestety musieliśmy jeszcze godzinę jechać teraz do domu i na szczęście udało się w miarę szybko, jest godzina 12, muszę ogarnąć jeszcze trochę siebie, muszę ogarnąć rzeczy, muszę przygotować płaszcz, na szczęście rzeczy, ubrania mam poprasowane, bo wczoraj to zrobiłam przed wyjazdem, szybko wszystko ogarnęłam, no muszę przygotować wino, jakąś kopertę i takie rzeczy. Mój mąż pojechał umyć auto, właśnie patrzę, bo z boku mam straszną tendencję do notowania wszystkiego, aż Wam pokażę, mam wszystko ponotowane każdego dnia, co chcę zrobić. Rano zaczęłam od tego dzień, że notuję, no czasami coś już jest zanotowane z dnia wcześniejszego, bo coś jest zaplanowane, ale zawsze siadam i notuję, co mam zrobić, potem tylko wykreślam i przynajmniej wtedy się nie stresuję, że na przykład jadę i o Boże Święty, nie wiem, nawet, nie wiem, pomalowanie paznokci, to też mi się zdarzało, że na przykład jadę, pamiętam raz na Wigilię jechałam i już w aucie jak jadę, nagle popatrzyłam na paznokcie i o kurde, o tym zapomniałam, więc wszystko jest zapisane, patrzę, co mam do zrobienia. Nie jest tak dużo rzeczy, w 2 godziny muszę się wyrobić, więc trzymajcie kciuki. Ta-da! Makijaż gotowy. Ubrałam kolczyki z... czego to jest? To są kolczyki z kruka, podlinkuję Wam na dole. Patrzę, czy z tyłu nie ma... O, tak mogę zrobić ładniejsze tło. No teraz nawet sobie przytrzymam. Będzie ładniej. Przynajmniej nie widać bałaganu, który jest z tyłu. Zrobiłam makijaż, użyłam dzisiaj sobie pierwszy raz mojego podkładu Estée Lauder Double Wear. W idealnie dobranym kolorze, trochę przypudrowałam. Oczy zrobione przez paletki Naked, 1 i 3. Włosy moje naturalne plus doczepiane. Zastanawiam się jeszcze, czy nie zrobić sobie czerwonych ust, ale muszę zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Mam jeszcze z 10 minut, więc szybko, szybko, szybko ogarniam się, ubieram się w sukienkę i wracam do Was pokazać, jak to w całości się będzie prezentować. Dobra, ostateczny strój muszę nagrać do lustra, gdyż mój mąż sobie oczywiście gdzieś poszedł i nie chce mi tego nagrać. I już Wam wyostrzę. Zdecydowałam się na taką sukienkę z mango, która ma koronkowe rękawy, koronkową górę, ale ma tutaj ładne takie marszczenie i dzięki temu no nie wyglądam aż tak bardzo na ciężarną, jak jestem. Mam nadzieję, nie odznaczają mi się majtki, nie odznaczają mi się majtki. Włosy pokręcone, buty to takie szpilki, nie wiem ile już je mam, 4-5 lat.
z Aldo. Myślę, że całość się prezentuje całkiem znośnie. Chwycie ten pasek, jak gdzieś się pojawia bałagan, który jest z tyłu, to bardzo przepraszam. Coś takiego. Długa. Będę pewno połowę wieczoru chodzić i trzymać ją w ręce. Jak widzicie, włosy wyszły w taki sposób. Zwykłe, zwykłe, luźne loki. Więc nic, kończę. Mam nadzieję, że nie wyglądam jak część rodziny Adamsów, bo tak była pierwszy komentarz, jak ubrałam tą sukienkę, to u mnie w rodzinie stwierdzili, że pani Niel wygląda jak ta babka z rodziny Adamsów, więc mam nadzieję, że nie wyglądam tak, że całkiem to spoko wyszło. Mam nadzieję, że nagram też coś jak wrócę, żeby to było bardziej vlogowo niż Get Ready With Me, ale coś mi się wydaje, że skończy się jako Get Ready With Me. Pa, pa!